Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Worupińska i witam Państwa na kolejnym webinarium odbywającym się w ramach inicjatywy, jaką jest 12 miesięcy tematycznych z portalem labib.pl. Jest to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Labib i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a nasze dzisiejsze webinarium jest związane z tematem miesiąca, jakim jest ochrona danych osobowych. Naszą dzisiejszą ekspertką, której za chwilę oddam głos, jest pani Sylwia Czub, specjalizująca się, przepraszam, w tematyce ochrony danych osobowych, która dzisiaj opowie o aktualnym dla wszystkich temacie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem biblioteki w czasach pandemii COVID-19. Osobą współprowadzącą dzisiejszy webinar jest pani Wioletta Biernacik, bibliotekarka, jak Państwo widzą, i członkini Stowarzyszenia Labib. Wspólnie z Wiolą poprowadzimy to webinarium, natomiast pani Sylwii już w tym momencie oddaję głos i poproszę o przedstawienie się na samym początku. Dzień dobry, dziękuję pani Martyno. Dzień dobry pani Martyno, dzień dobry pani Wioletto, dzień dobry państwu, witam serdecznie. Tak jak pani Martyna powiedziała na początku, witam serdecznie wszystkich z całej Polski, bo jesteście tutaj państwo bardzo licznie i w zasadzie chyba nie ma zakątka Polski, który nie byłby dumnie reprezentowany. Jak być może państwo wiecie, ja współpracuję z bibliotekami od bardzo dawna. Jestem osobą, która nie tylko specjalizuje się w ochronie danych osobowych, ale przede wszystkim podchodzi do zagadnień bardzo praktycznie, dzieli się swoją wiedzą. W zasadzie całą moją zawodową karierę rozpoczęłam od pracy z bibliotekami i to Państwo zainspirowaliście mnie do tego, żeby prowadzić bloga. I w zasadzie od samego początku do końca zawsze tematyka ochrony danych osobowych w bibliotece jest mi bliska, więc tym bardziej jest mi przyjemnie. Nie słychać nic. Jeżeli nie będzie słychać, to panią Martynę proszę tutaj o pomoc. Pani Sylwio, dziękuję. Ja doskonale słyszę, tak, dobra. Więc proszę się nie przejmować. Już wyłączam czat, nie będę na niego patrzeć. Tak jak pani Martyna powiedziała, proszę państwa, teraz będzie część teoretyczna, kiedy ja z państwem podzielę się swoją wiedzą. Troszkę postaramy się także państwa zaktywizować, żeby nie było tak nudno, żebyście państwo przez te 40 minut nie zasnęli. Na koniec będą pytania od państwa, postaram się na nie odpowiedzieć. Już także ustaliliśmy tutaj w ramach naszej wcześniejszej rozmowy, że część pytań, które państwo zadacie, zostanie spisanych i odpowiedzi na nie pojawią się w serwisie Labib, co także oznacza, że nie musicie państwo tak się martwić, że coś zapomniecie albo źle zrozumiecie, bo także zostanie to po prostu opublikowane. Mam nadzieję, że jesteście państwo gotowi. Zaczynamy. Mimo że z uśmiechem na ustach, temat dosyć trudny i ciężki, czyli radzenie sobie z ochroną danych osobowych w kontekście problemów związanych z pandemią koronawirusa. Nie da się tego uniknąć, nie da się o tym nie mówić, natomiast problem związany z ochroną prywatności wynika głównie z tego, że nasi rządzący z różnych stron przekazują nam różne, często sprzeczne ze sobą informacje i zdaję sobie też sprawę z tego, że państwo otrzymujecie różne wytyczne, zalecenia, decyzje i możecie nie do końca wiedzieć, co musicie, co powinniście, a co po prostu możecie. Czyli jest także trochę problem z rozróżnieniem tego, co jest, ja bym powiedziała, legalne, a nielegalne. Postaram się państwu przybliżyć problematykę ochrony danych osobowych właśnie w związku z organizacją pracy bibliotecznej, no w tych trudnych, miejmy nadzieję, już niedługo będzie koniec, w tych trudnych czasach. I postaram się państwu też pokazać, jak rozwiązać te najtrudniejsze problemy. Ja tutaj od razu muszę wspomnieć, że będę także nawiązywać do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, które teraz bardzo intensywnie są realizowane w podmiotach publicznych, szczególnie właśnie w domach pomocy społecznej, w bibliotekach, ośrodkach kultury. Więc jeżeli u państwa jeszcze takiej kontroli nie było, teraz zasłuchać się uważnie, ponieważ możecie się państwo spodziewać, że jeżeli jeszcze nie w tym roku, to być może na początku przyszłego roku taka kontrola się u państwa pojawi. Wiem o tym, że tych kontroli jest bardzo dużo, są także zaplanowane bardzo intensywne kontrole na przyszły rok, więc postaram się państwu powiedzieć, co sprawdzają, na co zwrócić uwagę, bo to jest jak najbardziej związane właśnie z organizacją pracy w czasach COVID-u. Jakie mogą być ryzyka dla prywatności w związku z tym, że my staramy się zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19? No proszę państwa, no wszelkiego rodzaju zapytania o stan zdrowia, czyli przetwarzanie danych szczególnych kategorii.
pytanie się o jakieś stosunki rodziny, o to, kto z kim miał kontakt, mierzenie temperatury, z którym się spotykamy, o którym dzisiaj trochę powiem, kiedy wolno, kiedy nie wolno i w ogóle, czy to jest przetwarzanie danych osobowych. Brakuje nam często procedur postępowania w przypadku stwierdzenia, że ktoś jest chory, szczególnie w zakresie informacyjnym, czyli czy ja jako na przykład pracodawca, dyrektor biblioteki mam obowiązek poinformować wszystkich o tym, że ktoś jest chory, czy mam obowiązek zawiadomić sanepid, jeżeli tak, to jakie dane mogę przekazać. Tutaj odpowiem Państwu na to pytanie. No i oczywiście mamy też problemy organizacyjne związane z tym po prostu, że jest nas mniej, a jak jest mniej pracowników, no bo są kwarantanny, są izolacje związane z zachorowaniami, to wiadomo, że ta organizacja pracy no, też musi być trochę inna. To tyle tytułem wstępu. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy stacjonarnej, no zdalnej może też odrobinę, mamy dosyć dużo wytycznych, które niestety często nie są do końca ze sobą spójne. Być może znaleźliście Państwo stanowiska prezesa UODO, można je znaleźć na stronie uodo.gov.pl, gdzie w aktualnościach po prostu UODO podaje wytyczne. One są dosyć ogólne, ale dosyć trafne, szczególnie w zakresie pracy zdalnej i tutaj bardzo polecam do tego, żeby spojrzeć, bo w zasadzie macie Państwo prawie że gotową procedurę pracy zdalnej. Mamy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, które są publikowane u niego na stronie internetowej. Mamy wytyczne poszczególnych resortów. Państwo oczywiście przede wszystkim interesują wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także widziałam, że Ministerstwo Rozwoju dawało wytyczne, które także w pewnym zakresie obejmują organizacje imprez kulturalnych, czyli też to Państwa będzie interesowało. I mamy na koniec opinię Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych. Jak to wszystko złożymy do kupy, to się często okaże, że te wytyczne opinie są zupełnie ze sobą sprzeczne. I ja postaram się Państwu przebrnąć przez ten gąszcz sprzecznych zaleceń i opinii, tak żebyście Państwo wiedzieli, jak sobie poradzić z tym zagadnieniem. Co powinniśmy wiedzieć? Przede wszystkim musimy wiedzieć, że od marca mamy nowy stan prawny związany z przeciwdziałaniem COVID-19, tak zwana specustawa COVID-19, do której oczywiście mamy także przepisy wykonawcze. I ta specustawa w pewnym zakresie reguluje sposób przetwarzania danych osobowych przez biblioteki. To, co Państwa interesuje i na co powinniście zwrócić uwagę w zakresie legalności przetwarzania, to artykuł 11 tejże ustawy. I tutaj Państwo macie pierwszy ustęp artykułu 11 zacytowany, z którego wynika, że wojewoda jest uprawniony do tego, żeby wydawać bibliotekom jako podmiotom publicznym, ale także bibliotekom jako pracodawcom wiążące polecenia w formie decyzji administracyjnych, które te biblioteki będą musiały wykonać. Jeżeli Państwo się zastanawiacie, jak to działa, to powiem Państwu, że w zasadzie już mieliście z tym styczność, na przykład korzystając z usług leczniczych. Jeżeli szliście Państwo do podmiotu leczniczego, do przychodni czy do szpitala, to na wejściu była Wam badana temperatura ciała, była mierzona temperatura ciała. I właśnie ten pomiar temperatury ciała był spowodowany tym, że poszczególni wojewodowie wydali na terenie swoich województw decyzje administracyjne nakazujące takie działania wszystkim podmiotom leczniczym. Czyli to nie jest tak, że to podmioty lecznicze sobie stwierdziły, że muszą. To nie jest tak, że one sobie zanalizowały ryzyko, że tak trzeba, bo im się wydaje, że tak będzie dobrze. Po prostu dostały nakaz w postaci decyzji administracyjnej. Dokładnie na takiej samej zasadzie domy pomocy społecznej w większości województw dokonywały pomiaru temperatury ciała i być może Państwo także o tym słyszeliście, więc to były decyzje wojewodów. Taka decyzja może zostać wydana także wobec biblioteki. I może zostać wydana indywidualnie, wtedy Państwo otrzymujecie indywidualne pismo, ale także może być po prostu opublikowana w BIP-ie. Czy może się okazać, że zanim do Państwa dotrze ta decyzja, to ona już w BIP-ie organu jest upubliczniona i w zasadzie Państwu obowiązuje. Więc także warto śledzić biuletyn informacji publicznej Urzędu Wojewódzkiego odpowiedniego dla siedziby Państwa biblioteki. Kolejna rzecz, która wynika z ustawy, tej specustawy COVID-19, to uprawnienia ministra zdrowia, który dokładnie na takiej samej zasadzie jak wojewoda może wydawać decyzje, które obowiązują
pracodawców i w zasadzie wszystkie podmioty, zarówno publiczne, jak i prywatne. I na podstawie właśnie takich decyzji ministra zdrowia, gdy korzystacie Państwo z usług podmiotu leczniczego, musicie wypełniać ankiety dotyczące Państwa samopoczucia. Być może Państwo już się z nimi spotkaliście, czy macie Państwo kaszel, duszności, podwyższoną temperaturę ciała, czy mieliście z kimś kontakt. To ponownie działanie wynika po prostu z tego, że minister zdrowia wydał taką decyzję administracyjną i należy w takim wypadku upatrywać w takiej decyzji przesłanki legalizującej takie działanie, takie przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. Przepisy RODO mówią o tym, że jeżeli istnieje tutaj konkretnie artykuł 9 RODO, bo mówimy o szczególnych kategoriach danych, jeżeli istnieje przepis prawa, który nakazuje takie działanie albo legalizuje takie działanie, no to jest ono zgodne z przepisami RODO, jest spełniony warunek legalizujący i jak najbardziej te podmioty lecznicze czy domy pomocy społecznej są uprawnione do tego, żeby takie informacje przetwarzać. Kolejnym uprawnionym organem, chociaż najmniej aktywnym w tym zakresie, jest prezes Rady Ministrów, czyli po prostu premier, który także jest uprawniony do wydawania takich decyzji, natomiast on, przyznam szczerze, niezbyt chętnie wydaje decyzje, raczej na stronach prezesa Rady Ministrów internetowych możecie Państwo znaleźć infografiki, z których wynika, jak należy aktualne przepisy prawa, głównie ograniczenia, stosować. Jeżeli chodzi o decyzje prezesa Rady Ministrów, to one raczej się odnoszą do służb granicznych, do organów ścigania, czyli są takie niedosięgające pracy bibliotek. Państwo najczęściej, jeżeli w ogóle, możecie się spotkać z decyzją administracyjną wydaną przez wojewodę. Jeżeli chodzi o te polecenia, to warto pamiętać, że one muszą być w formie decyzji administracyjnej. Tak wynika z przepisów prawa i to jest bardzo ważne. Czyli na przykład, jeżeli dostaniecie Państwo wiadomość e-mail od wojewody, który zażąda od Was informacji o tym, czy u Was w zakładzie pracy ktoś był chory, albo zażąda jakiegoś działania, nie wiem, mierzenia temperatury, zażąda zbierania informacji o stanie zdrowia czytelników, to taki e-mail nie jest dla Państwa wiążący. To w zasadzie jest taka prośba, którą Państwo możecie spełnić, ale nie musicie. I w zasadzie, jeżeli nie macie przesłanki, innej przesłanki legalizującej takie działanie, to w tym momencie taki e-mail dla Państwa nic nie znaczy. Musi to być decyzja administracyjna. Tak wynika z przepisów i tylko wtedy to jest wiążące. I to jest, proszę Państwa, kluczowe tak naprawdę w tym szkoleniu i to należy sobie zapamiętać, bo będziemy zaraz szli trochę głębiej różnego rodzaju wytyczne i zalecenia, które, jak się okaże, dla Państwa na przykład zupełnie są niewiążące. Decyzja administracyjna wojewody, ministra zdrowia, prezesa Rady Ministrów podlega natychmiastowemu wykonaniu i ja muszę się jej podporządkować. Jeżeli dostaję taką decyzję i z niej wynika konieczność przetwarzania danych osobowych, to jest to przetwarzanie legalne, zgodne z przepisami RODO, niezależnie od tego, co tam jest podane, no bo mamy przepis w randze ustawy, czy tą specustawę covidową. Co jeszcze Państwo powinniście wiedzieć? Mamy, proszę Państwa, znowelizowaną poprzez ustawę, tą specustawę covidową, ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z dodanym do tej ustawy artykułem 8a, służby sanitarne, czyli zarówno Główny Inspektor Sanitarny, jak i Państwowa Inspekcja Sanitarna, czy to wojewódzka, czy powiatowa, jest uprawniona do tego, żeby także w formie decyzji administracyjnej wydawać polecenia. Ponownie, bibliotekom, pracodawcom, firmom prywatnym i to są polecenia określonych działań. I tutaj na podstawie takich decyzji ponownie może być tak, że na przykład dany zakład pracy zostanie objęty pomiarem temperatury. Do danego zakładu pracy, chociażby biblioteki, zostaną wprowadzone pewne ograniczenia dotyczące działalności. Czyli dzięki temu artykułowi 8a poprzez swoje decyzje administracyjne służby sanitarne mogą zarządzać przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. I to jest dla nas bardzo ważne, że wiemy, że wynika to z przepisów w randze ustawy. Czyli jeżeli ja jako dyrektor biblioteki czy jako pracownik biblioteki podporządkuję się takiej decyzji, nawet gdy będzie to dotyczyło przetwarzania danych osobowych, nawet gdy będą to dane szczególnej kategorii, będzie to zgodne z przepisami prawa i będę działać legalnie. I tutaj, proszę Państwa, bardzo istotne jest to, może jeszcze się cofnę, bo powiedziałam o decyzjach, a nie powiedziałam jeszcze o zaleceniach i wytycznych. Zgodnie ze wspomnianą ustawą,
GIS ma także prawo wydawać zalecenia i wytyczne dla poszczególnych podmiotów, publikując je w swoim biuletynie informacji publicznej. Aktualnie rolę biuletynu informacji publicznej GIS-u pełni po prostu jego strona internetowa. Tak została dostosowana do wymagań ustawy o dostępie do informacji publicznej, że stanowi biuletyn. Czyli jeżeli są jakieś zalecenia albo wytyczne opublikowane na stronie GIS-u, to one dla mnie może nie tyle są obowiązujące, co powinnam się do nich dostosować. Co w momencie, kiedy zastanawiam się, w jaki sposób mam działać, powinnam zadziałać zgodnie z tymi zaleceniami. Jeżeli Państwo widzieliście te zalecenia, to one są dużo bardziej miękkie, bo tam jest na przykład, że należy to, należy tamto, ale nie są nakazujące pewne działania. Bardzo rzadko tam jest napisane, że trzeba coś koniecznie zrobić. Tam są raczej procedury, które zalecają określone postępowanie, czyli te zalecenia i wytyczne mają raczej formę wspierającą, a nie nakazującą. Nakazujące zawsze są decyzje administracyjne wydawane poprzez określone organy. I tutaj zaraz dojdziemy do tego, co Państwa na pewno bardzo interesuje, czyli wytycznych poszczególnych resortów. Jeszcze chciałabym podsumować, kto może Państwu wydawać polecenia działania. Główny inspektor sanitarny, wszelkiego rodzaju terenowe jednostki sanepidu, wojewodowie poszczególni, ale oczywiście właściwi dla siedziby Państwa biblioteki, minister zdrowia, prezes Rady Ministrów. I mamy przepisy, tak, specustawy COVID-19, które uregulowały tę kwestię. I teraz chciałabym Państwa poprosić o odpowiedzenie na krótką ankietę. Pani Martyno, serdeczna prośba o włączenie tej ankiety. Państwo będziecie odklikiwać tylko tak lub nie. Już się ankieta pojawiła, dziękuję. Ja Państwa w takim razie zachęcam do odpowiedzenia na to pytanie. Ta ankieta składa się z jednego pytania. Czy Pani biblioteka otrzymała decyzję dotyczącą postępowania w związku z pandemią od uprawnionego organu? Proszę odpowiedzieć tak lub nie, w zależności od tego, czy otrzymała, czy nie otrzymała. A następnie na samym dole strony kliknąć przycisk wyślij i wtedy Państwa odpowiedź zostanie zapisana. Widzimy postęp, jak Państwo odpowiadają, i że już prawie 40% osób uczestniczących w naszym webinarium odpowiedziało na to jedno pytanie w ankiecie. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby to zrobić. Będziemy mieli wtedy jasność, czy biblioteki otrzymują, czy nie otrzymują wytyczne od organów, które są do tego upoważnione. Damy sobie dosłownie jeszcze pół minuty na tą odpowiedź. Wystarczy kliknąć tak lub nie, odpowiadając na pytanie, czy Pani biblioteka otrzymała decyzję dotyczącą postępowania w związku z pandemią od uprawnionego organu, a następnie na dole strony kliknąć wyślij. Wyślij jest kluczowe. Wyślij jest kluczowe, tak, bo dopiero wtedy my widzimy Państwa odpowiedź i ona się liczy w tej sumie naszych odpowiedzi. Możemy wówczas statystycznie badać, jak to wygląda w Państwa bibliotekach. Widzę, że ktoś z Państwa nie widzi ankiety. Ona się wyświetla na głównej stronie tutaj, gdzie przed chwilą widzieli Państwo prezentację. Proszę jeszcze raz spojrzeć, jest ankieta, są pytania, można kliknąć tak bądź nie, a następnie wysłać. Zachęcam Państwa do tego, żeby jeszcze to zrobić. Ja odliczę do 5, mamy ponad 60% osób uczestniczących, które już odpowiedziały. Cudownie by było, gdybyśmy dobrnęli do tego poziomu 70% odpowiedzi. W związku z tym zaczynam odliczanie i za chwilę kończę udostępnianie Państwu ankiety. 5, 4, 3. 3, 2 i ostatnia szansa. Widzę, że w tym momencie równo 100 ze 150 naszych uczestników odpowiedziało na ankietę. Ja zatem kończę udostępnianie ankiety i pokazuję Państwu wyniki, a Panią Sylwię poproszę o jej komentarz do nich. O, już widzę wyniki, dobrze. O, pięknie. Bardzo, bardzo ciekawe wyniki, czyli 2/3 uczestników odpowiedziało, że otrzymali takie wiążące decyzje. Być może w trybie, przypuszczam, że pewnie w trybie indywidualnym. No właśnie, oznacza to, że są to narzędzia, które są aktywnie wykorzystywane przez różnego rodzaju organy. Powiem Państwu także, że macie Państwo prawo w przypadku jakiejś wątpliwości zwrócić się do terenowych oddziałów sanepidu, czy do wojewódzkich, czy do powiatowych stacji z prośbą o to, żeby inspektor sanepidu wydał wobec Państwa indywidualną decyzję. I to bardzo ułatwia postępowanie, kiedy mamy wątpliwości lub kiedy po prostu uważamy, że ryzyko
związane z przeciwdziałaniem COVID, z tym, że może być na przykład zarażenie wśród pracowników jest wysokie, wtedy taka decyzja może pomóc nam właściwie działać. Bardzo dziękuję Państwu za odpowiedź. Świetnie to dało nam pogląd na to, jak działają w praktyce te przepisy. Jak to się mówi, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o, proszę Państwa, wszelkiego rodzaju wytyczne, zalecenia, to co Państwo otrzymujecie, to pamiętajcie Państwo, że jeżeli otrzymujecie od innych organów decyzje, nakazy działania, to one, no, jeżeli nie idzie za nimi jakiś przepis, bo dlaczego ja mówię, nie idzie za nimi jakiś przepis? Powiecie Państwo, że przepisy się zmieniają z dnia na dzień, czy może się okazać na przykład, że wczoraj wyszedł jakiś przepis, zgodnie z którym jest jeszcze jakiś inny uprawniony organ, albo dzisiaj nawet będzie taki przepis, który stwierdza, że jakiś organ jest uprawniony do wydania Państwu decyzji, natomiast wczoraj, kiedy przygotowywałam, jeszcze sprawdzałam tę prezentację, wskazane przeze mnie organy były jedynymi uprawnionymi do wydawania Państwu wiążących poleceń w postaci decyzji administracyjnych. Jeżeli Państwo otrzymywaliście je na przykład od Urzędu Miasta, no to tutaj, jeżeli nie było umocowania w konkretnej ustawie, a przypuszczam, że nie było, no to było tak, że to było raczej zalecenie pewnego działania, natomiast Państwo w takim wypadku, żeby je zrealizować, musicie znaleźć odpowiednią przesłankę legalizującą. Czyli co do zasady decyzje służb sanitarnych, wojewodów, prezesa Rady Ministrów, ministra zdrowia stanowi dla nas podstawę do tego, żeby przetwarzać dane osobowe, przesłankę legalizującą. Zalecenie na przykład z Urzędu Miasta, z Urzędu Gminy, że mamy coś robić, niestety nie stanowi tej przesłanki legalizującej, czyli biblioteka w tym momencie sama musi zapewnić legalność przetwarzania. Jeżeli chodzi o legalność przetwarzania, no to są różne możliwości, zaraz będę o tym jeszcze mówić, natomiast może się okazać, że nie jesteście Państwo w stanie tego zrobić. Jeżeli nie jesteście Państwo w stanie tego zrobić, chociażby konsultując się z inspektorem, inspektor Państwu powie, nie ma tutaj możliwości, żebyśmy to zrobili zgodnie z przepisami prawa, nie należy takiego działania prowadzić, no bo na koniec dnia to Państwo jesteście odpowiedzialni jako administratorzy danych, to zawsze administrator danych ponosi odpowiedzialność, więc no niestety mogłoby być nieciekawie, gdybyśmy zastosowali się do decyzji, wytycznych, zaleceń nieuprawnionego organu. I tutaj, proszę Państwa, przechodzimy do wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii. Wiemy o tym, że w tym momencie no, takich imprez organizować nie wolno, one są bardzo, w ogóle wszelkie formy działalności są bardzo ograniczone, natomiast wytyczne są obowiązujące od pewnego czasu i kiedy będzie można wrócić do normalnej działalności, znowu na pewno być może po jakiejś aktualizacji będą Państwu przedstawiane. To, co mi się w tych wytycznych nie podoba, to pewne rzeczy, które no nie do końca są zgodne z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych, których Państwo powinniście być świadomi. Punkt wyjścia jest taki. Wytyczne MKIDN-u są to dla Państwa zalecenia. Cokolwiek tam jest napisane, nie stanowi podstawy do legalizującej przetwarzanie danych. Czyli to, że na przykład macie Państwo wytyczne, że artyści zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy, to nie jest jeszcze przesłanka legalizująca zbieranie tych oświadczeń. To Państwo musicie znaleźć odpowiednią przesłankę legalizującą. Czy to będzie kwestia tego, że uzależnicie od tego zrealizowania umowy, jeżeli tak Państwa ocena skutków na to pozwoli, czy to będzie zgoda tej osoby, tylko wtedy wiadomo, że brak tej zgody no, będzie uniemożliwiał występ artystyczny, czy jeszcze inna, na przykład indywidualna decyzja sanepidu. Samo to, że w wytycznych MKIDN-u pojawiło się takie stwierdzenie, nie stanowi dla Państwa przesłanki legalizującej, czyli nie stanowi punktu do wyjścia do tego, że ja jestem uprawniony do tego, żeby to robić. Ja właśnie dostałem takie wytyczne, że powinienem tak robić, tak mi zaleca resort kultury, natomiast sama czy sam powinienem znaleźć odpowiednią przesłankę legalizującą to działanie. Tutaj, proszę Państwa, nieodzowni są Państwa inspektorzy ochrony danych. Bardzo ważne, żebyście się z nimi konsultowali i żebyście bardzo ostrożnie do tego podchodzili, dlatego że tak, z jednej strony wszyscy rozumiemy, że trzeba ograniczać rozprzestrzenianie się epidemii, z drugiej, tak jak Państwu powiedziałam, nie zdejmie to z Państwa odpowiedzialności. No, chyba że rząd po prostu po 3 miesiącach znowu da ustawę, że każde działanie realizowane pod hasłem walki z pandemią koronawirusa jest legalne, no to w tym momencie Państwo będziecie rozgrzeszeni. Natomiast ja chcę też Państwa tutaj uprzedzić przed tym, że niektóre z tych zaleceń no, mogą też wpłynąć na przykład na wizerunek Państwa biblioteki, na odbiór Państwa działalności przez czytelników czy uczestników wydarzeń, więc podchodźcie do tego Państwo bardzo ostrożnie z głową, bo wiele z tych wytycznych, to już też wiem z innych szkoleń, Państwo jesteście w stanie zrealizować, tak żeby
nie łamać przepisów prawa, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo na wydarzeniach, które organizujecie. To już powiedziałam oczywiście, że takich podstaw prawnych nie ma, żeby powiedzieć, że ta wytyczna jest dla mnie wiążąca. Co możemy zrobić? Pierwszy punkt wyjścia jest taki, jeżeli ja nie wiem, jak zrobić, albo jeżeli ja chciałabym uzyskiwać tego typu informacje, nie wiem, mierzyć temperaturę, wprowadzić ankietę o stanie zdrowia i tak dalej, mam jakieś rozwiązania, które uważam, że u mnie w bibliotece będą skuteczne, zwracam się czy do GIS-u, czy do odpowiedniej jednostki sanepidu z prośbą o wydanie indywidualnej decyzji administracyjnej. I to, proszę Państwa, jest chyba najprostsze rozwiązanie, gdzie Państwo macie czyste ręce, dostajecie konkretną decyzję, zgodnie z którą działacie i cokolwiek zrobicie na podstawie tej decyzji, zgodnie z tą decyzją, będzie zadośćuczyniło przepisom RODO, ponieważ będziecie Państwo mieli spełnioną przesłankę legalizującą z artykułu 9 ustęp 1 litera i RODO, czyli przetwarzanie szczególnych danych osobowych, czyli danych o stanie zdrowia, będzie tutaj jak najbardziej legalne. I to jest jeden z najprostszych punktów wyjścia, szczególnie powiem Państwu szczerze, że jeżeli chodzi o instytucje kultury, biorąc pod uwagę różne sprzeczne wytyczne, zarówno GIS-u, który mówi należy brać zgodę, MKiDN-u, który mówi uczestnik musi po prostu podać dane, jest zobowiązany, i prezesa UODO, który mówi, że żadna z tych przesłanek nie jest właściwa, to najlepiej po prostu, gdy nie wiem, co zrobić, poprosić sanepid o wydanie indywidualnej decyzji. Wtedy też Państwo jesteście bezpieczni, chociaż nie lubię bardzo tego słowa, w razie ewentualnej kontroli, bo możecie zawsze uzasadnić w swoje działanie właśnie taką wiążącą decyzją. Dobrze, jeżeli chodzi o, proszę Państwa, stanowisko prezesa UODO, o którym wspomniałam, możecie je znaleźć w aktualnościach na stronie internetowej organu. W maju tego roku opublikował prezes UODO swoją opinię na temat mierzenia temperatury w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Stwierdził, że co do zasady mierzenie temperatury stanowi zbieranie informacji o stanie zdrowia, w związku z tym trzeba spełnić przesłanki legalizujące z RODO i w opinii prezesa UODO taką przesłanką legalizującą na dzień dzisiejszy może być jedynie przepis prawa, w szczególności działanie na podstawie decyzji administracyjnej uprawnionych organów, czyli właśnie służb sanitarnych, wojewody, prezesa Rady Ministrów, ministra zdrowia. Prezes UODO w swojej opinii stwierdził, że uzyskiwanie zgody jego zdaniem nie jest właściwe, przynajmniej nie od pracowników, dlatego że w stosunku do pracowników zawsze pracodawca wychodzi z pozycji siły, więc można mówić o tym, że taka zgoda w zasadzie jest wymuszona, a jeżeli jest wymuszona, no to jest niewiążąca, jest wadliwa, jest nieważna. W przypadku uczestników zajęć czy czytelników, no tutaj można byłoby się pokusić o zgodę, ale też mogłoby to być problematyczne. Jeżeli mówilibyśmy o uczestnikach na przykład wydarzeń kulturalnych, zgoda mogłaby być przesłanką legalizującą, bo wtedy rzeczywiście możemy mówić o tej dobrowolności. Nie chcesz, nie weźmiesz udziału, nie ma obowiązku. W przypadku czytelnika problem jest troszkę większy, dlatego że no, mamy ustawę o bibliotekach, która mówi o tym, że dostęp do bibliotek jest powszechny, że każdy ma prawo z nich skorzystać. I znowu uzależnianie skorzystania z usług bibliotecznych od wyrażenia zgody też mogłoby zostać uznane za wadliwe. Powiem Państwu, że ja generalnie niechętnie sięgam po tę przesłankę legalizującą i też Państwa raczej namawiam do innych rozwiązań, bo no, ze zgodą jest tak, że jeżeli jest dobrowolna, no to znowu jeden wyrazi, drugi nie wyrazi. Na przykład powiemy czytelnikowi, że za jego zgodą zmierzymy mu temperaturę, ale jak on się dowie, że nie musi się zgadzać, to może się okazać, że za chwilę nikt się nam nie będzie zgadzał i to nie będzie miało żadnego zastosowania. Prezes UODO też, proszę Państwa, swoich wytycznych wskazuje, jeżeli chcesz podjąć jakieś działanie właśnie związane z przetwarzaniem informacji o stanie zdrowia, czyli chociażby ankiety dotyczące stanu zdrowia, chociażby mierzenie temperatury, pytanie o to, czy miałeś kontakt z kimś chorym, wtedy poproś po prostu najbliższą jednostkę sanitarną, tak, inspektora sanitarnego o wydanie decyzji administracyjnej. Będziesz wtedy miał pewność, że działasz zgodnie z przepisami prawa. Chciałabym tutaj jeszcze zwrócić Państwu uwagę na inne wytyczne ministerstwa dotyczące samych uczestników. MKiD w swoich wytycznych napisał, że organizatorzy wydarzeń powinni zaktualizować regulaminy swoich wydarzeń. Tutaj także będzie to dotyczyło, proszę Państwa, regulaminów bibliotecznych,
O klauzule dotyczące ochrony danych osobowych to Państwo przecież zawsze macie, ale dodał umożliwiające organizatorowi udostępnienie GIS i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy. I powiem Państwu, że tutaj kłania się niewiedza, dlatego że aktualne przepisy prawa, co ja Państwu zaraz pokażę, o dokładnie artykuł 32 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, artykuł 32a wskazuje wyraźnie, że służby sanitarne na podstawie tej ustawy są uprawnione do uzyskania takich informacji, a biblioteka jest wręcz zobowiązana prawnie ich udzielić. Czyli prowadzenie takiej klauzuli nie ma tutaj sensu, dlatego że Państwo co najwyżej informujecie, ale nie musicie informować. Możecie poinformować, że dane mogą być udostępnione służbom sanitarnym, no, służbom porządkowym. Jeżeli to są Państwa służby porządkowe, to też tutaj na to zgody nie potrzebujecie i tak naprawdę nie można mówić o tym, że poprzez klauzulę informacyjną Państwo umożliwiacie sobie takie działanie. Proszę Państwa, służby sanitarne, czy to będzie GIS, czy Państwowy Inspektor Sanitarny, to nie są odbiorcy w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, czyli nie trzeba ich wskazywać w klauzuli informacyjnej. Państwa służby porządkowe, Państwa pracownicy też nie są odbiorcami danych, więc też nie trzeba ich wskazywać w klauzuli informacyjnej. Zatem ta wytyczna tutaj zupełnie jest do kosza, bo ona absolutnie nie ma żadnego zastosowania i nic nie wnosi. Czyli tak, artykuł 32a. Ustawy mówi o tym, że te dane musimy przekazać, gdy sanepid od nas ich zażąda. I zobaczcie Państwo, jak szeroki katalog informacji sanepid może uzyskać. W zasadzie wszystko, od imiona, nazwiska, PESEL, wszelkiego rodzaju dane kontaktowe. Zobaczcie Państwo, nawet jakieś dane innych środków komunikacji elektronicznej, czyli to może być, nie wiem, gadu-gadu, Discord, komunikator na Messengerze, jakikolwiek kontakt, ale także bardziej szczegółowe informacje, czy ten ktoś gdzieś podróżował, czy był za granicą, gdzie był i tak dalej. W zasadzie sanepid jest od Państwa w stanie, jest uprawniony do tego, żeby uzyskać każdą informację, której zażąda, zarówno na temat osoby, która jest zarażona, podejrzana o zarażenie, jak i osób, które mogły mieć z nią kontakt. I to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że oni mogą o to zapytać, bo często mamy wątpliwości, zwłaszcza gdy widzimy bardzo szeroki katalog informacji, no, o które oni proszą. No tutaj jeszcze oczywiście muszę nawiązać do wytycznych MK IDN-u, czyli kolejnych zapisów w regulaminie, które resort proponuje. Złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Kwarantanna to osoba, która miała kontakt z kimś chorym, nadzór epidemiologiczny to po prostu ktoś chory. Na chorobę zakaźną. Proszę Państwa, ponownie, sam główny inspektor sanitarny swoje wytyczne w inny sposób kształtuje. On mówi tak, uzależnij udział od imprezy od tego, czy uczestnik jest zdrowy, czyli wprowadź regulamin, w którym wskażesz, że warunkiem udziału jest bycie zdrowym, a jeżeli uczestnik nie jest zdrowy, jeżeli przebywa na kwarantannie, jeżeli jest objęty nadzorem epidemiologicznym, nie jest uprawniony do wzięcia udziału w wydarzeniu. I uzależnienie udziału od akceptacji regulaminu, zapoznania się z jego treścią. I w tym momencie zobaczcie Państwo, jaka jest różnica. Kiedy bierzemy oświadczenia o stanie zdrowia, przetwarzamy dane szczególnych kategorii i brak nam w tym wypadku przesłanki legalizującej, znaczy same wytyczne nie stanowią tej przesłanki legalizującej. Gdybyśmy wprowadzili regulamin, w którym stwierdzimy, uczestnik musi być taki, taki, taki i możemy też zebrać dane uczestników, jak najbardziej jako organizatorzy, czyli ich imiona, nazwiska, dane kontaktowe, oświadczenia o tym, że się zapoznali z regulaminem, załatwia nam temat. Nie zbieramy danych szczególnych kategorii, no bo to są dane szczególnych kategorii, a jednocześnie mamy dane kontaktowe, które w razie czego możemy przekazać służbom sanitarnym, które pozwalają nam odpowiednio modelować na rozprzestrzenianie się ewentualnego zakażenia. I tutaj od razu Państwu powiem, zgodnie z zaleceniami zarówno MKIDN-u, jak i GIS-u, ewentualne dane kontaktowe do uczestników wydarzeń przechowujemy maksymalnie 2 tygodnie, no bo taki czas jest przyjęty i to stosujecie. Gdyby się okazało, że jest zarażenie i jest konieczność powiadomienia uczestników, to nie Państwo powiadamiacie. Przekazujecie dane kontaktowe do sanepidu, on powiadamia. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, w której otrzymacie Państwo polecenie, ono może zostać wydane także drogą telefoniczną, aby zawiadomić, ale co do zasady to służby sanitarne zawiadamiają, a nie Państwo i tutaj trzeba o tym pamiętać. I Pani Martyno, serdeczna prośba o włączenie kolejnej ankiety.
Państwo już widzą na ekranie, ale samej ankiety jeszcze nie. I to jest nasza kolejna ankieta. Ankieta z pytaniem, czy jest lub była mierzona temperatura ciała pracowników, czytelników, uczestników wydarzeń w Państwa bibliotece. I klasycznie, tak jak w poprzednim wypadku, proszę odpowiedzieć tak bądź nie. Tylko jedna z tych odpowiedzi w każdym z Państwa przypadków jest prawdziwa. A następnie na samym dole strony kliknąć wyślij i wtedy my Państwa odpowiedź widzimy, a system ją rejestruje. Widzę, że wypełnianie tej ankiety idzie znacznie sprawniej niż poprzedniej, bo już mamy prawie 60% uczestników, którzy odpowiedzieli na tą ankietę, w związku z tym jak tylko szybciutko przekroczymy ten próg 75%, to ja zakończę udostępnianie jej i poproszę Panią Sylwię o komentarz do tych wyników. Jeszcze dosłownie 2 sekundy dla Państwa, a korzystając z nich też przypominam, że można w trakcie webinarium zadawać pytania Pani Sylwii. Pani Sylwia nie będzie na nie na bieżąco odpowiadała, natomiast postaramy się w ciągu tych ostatnich 10-15 minut odpowiedzieć na możliwie najwięcej z nich. Aby zadać takie pytanie, trzeba je wpisać na czacie i oznaczyć ikonką znaku zapytania. Przy tym miejscu, gdzie wpisują Państwo na czacie swoje wiadomości, są dwie ikonki, jedna pomarańczowa z chmurką, druga ze znakiem zapytania niebieska, jak się na nią kliknie, więc żeby to z Państwa pytanie trafiło do tej naszej puli, do tego worka z pytaniami, z którymi później będziemy jak z kapelusza je wyciągać, to proszę zaznaczyć właśnie tą niebieską ikonkę znaku zapytania. Dobrze, a ja w takim razie kończę już udostępnienie Państwu ankiety, pokazuję jej wyniki i proszę Panią Sylwię o komentarz. Dziękuję bardzo Pani Martyno, dziękuję Państwu, że tak szybko odpowiedzieliście na to pytanie. Większość z Państwa nie mierzy lub nie mierzyła, część z Państwa mierzyła. Powiem tak, bardzo wiele podmiotów na samym początku, w marcu, w kwietniu, jeszcze w maju mierzyło temperaturę. Nie było wtedy żadnych opinii, żadnych wytycznych, każdy robił jak chciał i powiem szczerze, że trudno Państwu jest zarzucić takie działanie, nawet jeżeli teraz twierdzimy, że ono wtedy było nielegalne. Ja sama miałam bardzo dużo wątpliwości na początku roku, czy można, czy nie można, czy tutaj ten uzasadniony interes administratora i tak dalej, dobro publiczne byłoby wystarczające. Dopiero pod koniec maja wydana przez prezesa UODO opinia, no i także przepisy, które to uregulowały, wskazują nam na to, że na dzień dzisiejszy mierzenie temperatury powinniśmy uzależnić właśnie od ewentualnej decyzji wydanej przez uprawniony organ. Co do zasady, proszę Państwa, ja Państwu nie zalecam wprowadzenia mierzenia temperatury, jeżeli nie macie takiej decyzji, bo bardzo trudno jest to zalegalizować. Mówię, zgoda jest tutaj niewłaściwą przesłanką, dlatego że w zasadzie każdy może tej zgody odmówić. Może także stwierdzić, że nie był świadomy, na co wyraził zgodę. Prezes UODO też na to patrzy bardzo negatywnie, więc gdyby była na Państwa jakaś skarga, to bardzo trudno byłoby się z tego wybronić. Pani Marto, czy możemy Pani prezentację przyłączyć? Dziękuję bardzo. A, za szybko się przełączyło. Dobrze, proszę Państwa, lecimy dalej. Jak się pojawiają pytania, to pamiętajcie Państwo, żeby zadawać, ja chętnie jeszcze pod koniec na nie odpowiem. Czy tak jak Państwu powiedziałam, ułatwmy sobie życie. Wprowadźmy regulamin albo zapisy do regulaminu, bo Państwo bardzo często macie regulaminy imprez. Chociażby u mnie na blogu możecie znaleźć takie zapisy dotyczące udziału w wydarzeniach kulturalnych. Ja myślę, że może już udostępnię je Fundacji Labib, żeby można było bezpośrednio na stronie Labib je upublicznić. Wprowadźmy takie zapisy. Trzeba być zdrowym, trzeba spełniać takie warunki. Ktoś, kto bierze udział, oświadcza, że się zapozna, może nawet oświadczyć, że nas poinformuje, jeżeli u siebie stwierdzi zarażenie. To jest naprawdę wystarczające i to bardzo dobrze działa i chroni nas przed ryzykiem tego, że zbierzemy nadmiarowe dane, nie daj Boże nielegalne dane i też jeszcze dane szczególnych kategorii, to które wiecie Państwo, o których przetwarzanie jest bardziej restrykcyjne, bo co do zasady jest zabronione przez przepisy o ochronie danych, a jak coś jest zabronione, no to też konsekwencje realizacji takiego działania wiadomo, że mogą być bardziej negatywne. Co powinniśmy zrobić? Powiedziałam Państwu na początku, że są zintensyfikowane kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z tym, kiedy spodziewamy się kontroli, to powinniśmy też wiedzieć, co oni sprawdzają. Oni sprawdzają Państwa gotowość na to, żeby zapobiegać odpowiednio
pandemii w Państwa zakładzie pracy, czyli w tym wypadku w biotece. Przede wszystkim sprawdzają, czy została dokonana ponowna ocena ryzyka zawodowego. Ja Pani Martyno już proszę o włączenie ankiety, a ja tutaj chwilę powiem. Sprawdzają, czy macie Państwo odpowiednie procedury pracy stacjonarnej. Tutaj od razu jest ankieta, prośba, żebyście Państwo odpowiadali na te pytania, czy macie, czy nie macie. Nie ma złych odpowiedzi. Sprawdzają, czy jesteście, sprawdzają, czy macie procedury właśnie pracy zdalnej, pracy stacjonarnej. No jak sobie generalnie poradziliście z organizowaniem działań w przypadku, gdyby się okazało, że ktoś u Was w zakładzie pracy, u Was w biotece, wśród pracowników, no bo PIP interesują pracownicy, jest zarażony. Proszę, tutaj szybko są trzy krótkie pytania odpowiedzieć, zobaczymy jak to wygląda w praktyce. Powiem Państwu, że ocena ryzyka zawodowego to jest coś na co... A, już Pani Martyno, tak? Daję Pani głos może. Ja nie chcę Pani Sylwia, Pani odbierać głosu jak najbardziej, może Pani mówić, ja po prostu tutaj jakby podglądam, jak wygląda udzielanie odpowiedzi, więc spokojnie. To ja jeszcze tutaj powiem, proszę Państwa, jeżeli chodzi o ocenę ryzyka zawodowego. Przyznam szczerze, że to jest coś, na co ja nie zwróciłam uwagi i dopiero kontrole PIP-u uświadomiły mi, że faktycznie aktualna sytuacja wpływa na ryzyko zawodowe pracowników i należałoby je na nowo oszacować. Więc Państwo, nie powinniście się Państwo wstydzić tego, że tego nie zrobiliście, bo spodziewam się, że wiele bibliotek tego nie zrobiło. Wielu moich klientów, także firm prywatnych, też tego jeszcze nie zrobiło, ale się za to wzięło, bo faktycznie te kontrole uświadomiły pracodawcom, że no tutaj się zmieniło, zmieniły pewne zasady. To, czego bardzo często też brakuje, no to właśnie formalizacja pewnych procedur i można powiedzieć, że nawet dobrze, że PIP w tym zakresie kontroluje, bo w ten sposób też motywuje nas do tego, żebyśmy uregulowali pewne kwestie, bo niestety brak ich regulacji no może mieć bardzo nieciekawe skutki, co Państwu zaraz też pokażę. Jak tam Pani Martyno? Ja widzę, że Państwo wciąż wypełniają ankietę, ale znakomita większość już wypełniła. Tak, pytania są trzy, więc proszę przewinąć stronę do dołu, jeżeli Państwo nie dotarli do ostatniego pytania i do przycisku wyślij. Jeżeli odpowiedzieli Państwo na trzy pytania, na każde z nich jest możliwość odpowiedzi tak bądź nie, to proszę wcisnąć ten wspomniany przed chwilą przycisk wyślij i w ten sposób rejestruje się Państwo odpowiedź. Ankiety są anonimowe, to też warto podkreślić. Tak, ankiety są anonimowe, tych danych nie zbieramy, one tylko pokazują nam w trakcie webinarium, jakie są Państwa doświadczenia związane z realizacją obowiązku ochrony danych osobowych w tym momencie. Dobrze, ja kończę w takim razie udostępnianie tej ankiety, po to, żeby pokazać Państwu wyniki, a Pani Sylwię poproszę o komentarz do nich. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, że tak sprawnie odpowiedzieliście. No, jestem bardzo miło zaskoczona, bo ponad połowa uczestników odpowiedziała, że tak, przeprowadziliśmy nową ocenę ryzyka zawodowego. Brawo dla Państwa, to jesteście lepiej na to przygotowani niż większość prywatnych firm, które w większości tego nie zrobiły i mówię to na podstawie własnych doświadczeń, bo moi klienci w większości to są prywatne firmy. Pięknie, 91% wprowadziło procedury pracy stacjonarnej zdalnej. Wspaniale, proszę Państwa, bardzo się cieszę. To też świadczy o tym, że Państwo macie wysoką świadomość i też właśnie inspektorzy tutaj dali z siebie wszystko. Wiadomo, ci, którzy nie mają tych procedur, proszę Państwa, to nie muszą mieć skomplikowane procedury. Ja powiem szczerze, że w ośrodkach kultury to czasami jest nawet pół strony, ale wystarcza, że były pewne określone zasady postępowania. No i na koniec procedury postępowania w przypadku stwierdzenia zarażenia koronawirusem. Tutaj ponad połowa uczestników odpowiedziała, że tak, więc pięknie. No powiem Państwu, że to jest ważne. To, co ja mogę powiedzieć z własnych doświadczeń, to już Pani Martyno powoli film będziemy włączać, to jest kwestia tego, że bardzo często brakuje nam polityki informacyjnej. O co chodzi? Zobaczmy minutę filmu. Sytuację mamy dobrą, dalej to twierdzę. Mamy jeden przypadek zdiagnozowany pozytywnie. Karetka się przyjechała, żeby pacjenta zabrać, ubrana w sposób właściwy, zgodnie z procedurą. Powiem Państwu, że przez cały czas się martwiłam, czy ten pacjent przeżyje. Żona tego pana, z którą ten pan jest w separacji, i syn tej pani z pierwszego małżeństwa, tej żony, tak, no nie wiem, czy już określać byłą żonę, czy żona, z którą jest w separacji. Państwo na szczęście
mieszkają w jednym wprawdzie domu, ale w dwóch odrębnych mieszkaniach, bez komunikacji. To tak jakby, rozumiecie państwo, przez sień po dwóch stronach domu. Ta pani młoda nie chce za bardzo współpracować. Sama zadzwoniła do mnie, a jednocześnie nie chce podać danych. Dziękuję bardzo. Możemy wrócić do prezentacji. Powiem państwu tak. Gdy pierwszy raz zobaczyłam ten film, to jest początek tak naprawdę pandemii w Polsce, to zareagowałam po prostu w taki sposób i zastanawiałam, jak to jest możliwe, że dyrektor sanepidu mówi takie rzeczy. Ale życie niestety pisze różne scenariusze i się okazało, że wielu moich klientów dokładnie w ten sam sposób zrobiło, gdy w ich zakładzie pracy pojawił się ktoś chory. Proszę państwa, nie bądźcie jak pani dyrektor sanepidu, i nie daj Boże, nie zróbcie czegoś takiego. Warto jest mieć politykę informacyjną, bo bardzo często zastanawiacie się państwo, czy ja muszę poinformować pracowników, że jest ktoś chory, czy mogę poinformować, czy mogę powiedzieć, że ktoś jest chory. Proszę państwa, to jest tak jak z niepełnosprawnością pracownika, czy z tym, że pracownica jest w ciąży. To nie pracodawca informuje o tym. Pracownik może sam poinformować lub za zgodą pracownika może poinformować, że on jest chory. Natomiast sam z siebie nie może wyjść z taką inicjatywą i nie daj Boże jeszcze, jak opowiada o sytuacji rodzinnej, o tą całą otoczkę związaną z zarażeniem. Państwo nie jesteście do tego jako pracodawcy uprawnieni i bardzo tego pilnujcie, bo Państwowa Inspekcja Pracy tutaj murem stoi za pracownikiem. Jak coś takiego się wydarzy, to niestety może się skończyć albo postępowaniem w sądzie, albo karą grzywny, w zależności od tego, jak to będzie realizowane, czy w ramach kontroli, czy w ramach skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Polityka informacyjna powinna być taka, że jeżeli jest ktoś zarażony, to przede wszystkim informujemy sanepid. I to jest dla Państwa punkt wyjścia. I w ramach tego poinformowania sanepidu otrzymujecie Państwo informacje, co macie zrobić, jak macie zrobić. W małych bibliotekach wiadomo, że i tak wszyscy wiedzą, kto był chory, ale to nie Państwo jesteście od tego, żeby to rozgłaszać. W dużych bibliotekach powinniście podjąć decyzję o tym, że na przykład można powiedzieć, że jeden z pracowników jest chory, natomiast ponownie to nie jest Wasz obowiązek, żeby informować, kto jest chory. I tutaj bardzo trzeba na to uważać, bo nam się często wydaje, że właśnie warto powiedzieć pracownikom, że akurat ten był chory, dlatego że możecie to powiedzieć, jeżeli sanepid da Wam takie zalecenie podczas zgłaszania tego przypadku do sanepidu. Natomiast samodzielnie Państwo nie powinniście tego robić, chyba że ta osoba wyrazi zgodę. Dlaczego ja na to zwracam uwagę? Bo bardzo często się zdarza, że ludzie bardzo źle reagują. Ja miałam takie sytuacje u niektórych klientów, że gdy poinformowano, że pani Kasia ma właśnie choruje na COVID-19, otrzymywała groźby karalne od innych pracowników. No tutaj nie chcę cytować, ale to były po prostu groźby na zasadzie takie, że ktoś przyjedzie do domu i zrobi jej krzywdę, nie wiem, i całej jej rodzinie, tak? Dlatego, że być może zaraziła. Więc ludzie bardzo różnie reagują i Państwo musicie się z tym liczyć, że po prostu czasami racjonalne myślenie w sytuacjach stresowych jest wyłączone. Jeżeli chodzi o zasady pracy stacjonarnej, większość z Państwa powiedziała, że macie jakieś procedury pracy stacjonarnej, pracy zdalnej. Ja przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na kwestię wynoszenia dokumentów do domu. Najlepiej byłoby, gdybyście Państwo zrezygnowali z tej opcji, ewentualnie digitalizowali dokumenty, bo zobaczcie, jeżeli zabieramy oryginały, no to jest ryzyko, że te oryginały zaginą, nie wrócą, ktoś będzie miał nieuprawniony do nich dostęp. Jeżeli pozwalamy wziąć kopię, to jest kwestia tego, czy te kopie gdzieś nie trafią, gdzie nie trzeba, czy pracownik je zwróci, kontrola nad rozliczalnością danych. Pomyślcie o tym, bo często się o tym zapomina. Co z dokumentami? Wprowadźcie zasady postępowania z dokumentami papierowymi. Jeżeli chodzi o procedury pracy zdalnej, te elektroniczne, to tutaj istotne jest to, żeby zapewnić określone, ustalone środki komunikacji elektronicznej, żeby to były wybrane przez Państwa kanały, a nie tak, że każdy pracownik ma dowolność. No i oczywiście, jeżeli przekazujemy jakiekolwiek dane poufne drogą elektroniczną, one powinny być zaszyfrowane, czyli procedura zabezpieczania hasłem. I tutaj bardzo zachęcam do tego, żebyście Państwo przećwiczyli z pracownikami zabezpieczanie hasłem, bo nie wystarczy ludziom dać instrukcji, nie wystarczy im powiedzieć, że oni muszą. Trzeba to przećwiczyć. Można to zrobić na przykład mówiąc im, tutaj jest instrukcja, prześlijcie mi plik zabezpieczony zgodnie z tą instrukcją, zabezpieczony takie hasłem. Jak to zrobią, jak to przećwiczą, to w tym momencie Państwo będziecie widzieli, że zrobili to dobrze. Pytanie o stan zdrowia. Kiedy możemy to robić? Tak jak już Państwu powiedziałam, na dzień dzisiejszy możemy to robić wtedy, kiedy mamy odpowiednią decyzję wydaną przez określony organ. Ja Państwu nie polecam opierania tego działania na zgodzie, ponieważ taka zgoda może się okazać wadliwa,
Tym samym nieważna, skoro nie mamy właściwej przesłanki legalizującej, to przetwarzamy dane nielegalnie, no i mamy klops. Podobnie mierzenie temperatury, to jest dokładnie ta sama zasada. I proszę Państwa, tutaj nie ma znaczenia, czy odnotowujecie ten pomiar, czy nie. Sam fakt, że mierzymy temperaturę, to już jest przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, przetwarzanie informacji o stanie zdrowia. Dlaczego? Bo ta informacja służy Państwu do oceny stanu zdrowia, czyli na jej podstawie konkretne działanie wobec tej osoby zostanie zrealizowane. Ona konkretne konsekwencje poniesie, więc jest to, proszę Państwa, przetwarzanie informacji szczególnej kategorii, nawet kiedy nie odnotowujemy wyniku. Czym innym byłoby danie pracownikom czy uczestnikom wydarzeń termometru, żeby sami sobie zmierzyli temperaturę. Wtedy nie przetwarzamy żadnych informacji, no bo po prostu oni sami sobie mierzą. Jeżeli chodzi o procedury postępowania przy zarażeniu, proszę Państwa, zarówno Państwowa Inspekcja Pracy to kontroluje, jak ja też Państwu mówię, że powinniście to mieć. Najprostsza, nie wiem, półstronicowa procedura. Co należy zrobić, jeżeli jest podejrzenie? Zaczynając od izolacji tej osoby, kończąc na tym, kogo należy zawiadomić, czyli na przykład właśnie sanepid o odpowiednie, może też podmiot leczniczy trzeba, bo nie wiadomo, jak ta osoba będzie się czuła. I jak dalej postępować w związku z takim zarażeniem, czyli dezynfekcja, organizacja pracy, praca rotacyjna i tak dalej. No ja Państwa zachęcam do tego, żeby pracę rotacyjną wprowadzać, bo to bardzo pomaga w sytuacji, kiedy się okazuje, że któryś z pracowników albo z czytelników jest zarażony. Wtedy sanepid nie obejmie całej biblioteki kwarantanną, tylko na przykład osoby, które miały bezpośredni kontakt albo pracowały w danych dniach. Więc to może Państwu uratować możliwość funkcjonowania biblioteki no, w obecnym okresie. Jeszcze chcę Państwu dwa słowa, już wiem, że czas nam się kończy, dwa słowa powiedzieć o samej kwarantannie. Powiem tak, pracownik, który jest na kwarantannie, może świadczyć pracę. Nie ma tutaj przeciwwskazań, chyba że ma zwolnienie lekarskie. To jest bardzo istotne, czyli tylko pracę zdalną. Tak, bo nie dodałam tego, może świadczyć pracę zdalną, czyli kwarantanna nie oznacza, że pracownik w tym momencie jest zwolniony ze świadczenia pracy, tylko kiedy jest zwolnienie lekarskie. Oczywiście, jeżeli on może świadczyć swoją pracę tylko i wyłącznie stacjonarnie, no to kwarantanna uniemożliwia mu realizację tej pracy, ale jeżeli może świadczyć zdalnie, powinien dalej pracować. Tutaj nie ma wyłączenia. Proszę Państwa, może powiadomić telefonicznie Państwa o kwarantannie. Jeżeli chodzi o decyzję sanepidu, no to dostarcza ją w momencie, kiedy no, wraca do pracy i tutaj warto zwrócić uwagę na to, że w takiej decyzji bardzo często są dane innych osób. Te dane tam są nieprzypadkowo, to nie jest błąd i proszę tej decyzji nie modyfikować i nie usuwać z niej tych danych, ponieważ one służą także do ustalenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawa do wypłaty świadczeń dla tych osób, które zostały objęte kwarantanną razem z tą osobą. Dlatego zazwyczaj decyzja jest wydawana jedna i to jest jedyna podstawa do wypłaty tych świadczeń. Państwo tę decyzję będziecie przesyłali do ZUS-u, więc pamiętajcie, nie modyfikujecie tych informacji. To jest dokument urzędowy i tutaj żadnych poprawek nie wprowadzamy. Często się pojawia to pytanie, więc to podkreślam. Czy coś jeszcze? No chyba tyle, jeżeli chodzi o pracownika na kwarantannie. Ważne jest to, że co do zasady Państwo macie możliwość zweryfikowania, czy pracownik jest na kwarantannie, najszybciej, kiedy tę kwarantannę zakończy. Czyli możecie zapytać sanepid, gdyby na przykład Wam decyzji pracownik nie dostarczył. Pracownik samodzielnie może na swoim, to się nazywa konto pacjenta, na koncie pacjenta sprawdzić, czy jest objęty kwarantanną. To jest też dla Państwa ważna informacja. Jeżeli macie wątpliwości, czy pracownik, czy współpracownik, czy ktokolwiek jest objęty kwarantanną, niech sobie szybko założy konto pacjenta w serwisie i w tym momencie będzie w stanie od razu sprawdzić. Często jest tak, że sanepid nie zdąży Państwa jeszcze poinformować, że jesteście objęci kwarantanną, a tam już te informacje znajdziecie, więc to też jest bardzo pomocne. To tyle, jeżeli chodzi o część teoretyczną. Myślę, Pani Martyno, że możemy teraz przejść do zadawania pytań. O ile jakieś pytania są, mam nadzieję, że są. Tak, ja widzę, że już pierwsze pytania się pojawiły. Zaraz zaczniemy z Wiolą je wyświetlać. Super. Ja już włączam taki tryb, który nam to umożliwia i publikuję pierwsze pytanie. Przepraszam. Tak. Dobra. To było pytanie, przepraszam, jeszcze raz jakby przeskoczę. To było pytanie, które się pojawiło w trakcie Pani wypowiedzi. Wówczas, kiedy Pani powiedziała, mówiła o tym, kto jest uprawniony do wydawania decyzji. Tak, i jak najbardziej taka decyzja może być indywidualna i przypuszczam, że większość z Państwa, którzy odpowiedzieli tak, otrzymaliśmy decyzję, otrzymało właśnie decyzję indywidualną. Jak najbardziej może być indywidualna, co więcej Państwo możecie poprosić o wydanie takiej indywidualnej decyzji, co bardzo wiele podmiotów robi.
Zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie. Przypominam, że wpisując je trzeba zaznaczyć znak zapytania i one wówczas wpadną do naszej puli pytań. Natomiast ja już wyświetlam kolejne pytanie, czy właściwie biblioteka może w jakiejś firmie wypożyczyć zbiory, czy nie. Część bibliotek umawia się na telefon i wysyła książki za drzwi, a część po rozporządzeniu ministra jest całkowicie zamknięta. Właściwie nie wiadomo, co robić. Jak jest naprawdę? Pani Jolanto, przede wszystkim zawsze warto sięgnąć do przepisu, żeby zobaczyć, jak jest sformułowane. Powiem szczerze, moim zdaniem nie musicie Państwo zamykać bibliotek i ja wręcz namawiałabym Państwa do tego, żebyście tych bibliotek nie zamykali. Pracowałam przez wiele lat w instytucjach kultury, w Ministerstwie Kultury, w Instytucie Książki. Uważam, że zamknięcie instytucji kultury to taki mały gwóźdź do trumny, dlatego że później każdy mówi, że ta instytucja kultury jest niepotrzebna i tnie jej środki, a przyszły rok może być ciężki. Rozporządzenie ministra, o którym Pani tutaj wspomniała, dotyczące właśnie różnych ograniczeń związanych z COVID-19, nie nakazuje zamknięcia bibliotek, nakazuje zmiany organizacji pracy. Jeżeli Państwo jesteście w stanie zmienić organizację pracy tak, żeby spełnić nowe wymagania, czy tak jak tutaj Pani wskazała, zmianę sposobu wypożyczania, przerzucanie książek na kwarantannę i tak dalej, to ja zachęcałabym do tego, żeby to zrobić. Tym bardziej, że no niestety wiemy, że czytelnictwo w Polsce jest jak jest, czyli o czytelnika musimy walczyć. Zamykanie bibliotek także może ludzi zniechęcić do tego, żeby przychodzili. Nie ma obowiązku zamykania bibliotek. Rozporządzenie mówi tylko o zmianie organizacji pracy. Niektórzy zamykają, bo być może nie są w stanie spełnić tych wymagań. Wiem, że Biblioteka Narodowa zachęca Państwa do zamykania, bo tak jest po prostu najłatwiej, ale Państwo nie musicie. Przepisy prawa tego Państwu absolutnie nie nakazują. Bardzo dziękuję. Już wyświetlam kolejne pytanie. Jak można zorganizować zapis zdalny do biblioteki? Jak potwierdzić ten fakt, na przykład jeżeli korzystamy z komunikatora, jakim jest Skype? Na początku, dzień dobry Panie Marku. Już nie pierwszy raz się spotykamy na szkoleniu. Jak można zorganizować? Najlepiej moim zdaniem byłoby zorganizować poprzez formularz elektroniczny, gdzie po prostu ta osoba wprowadza swoje dane. No tutaj, jeżeli to jest osoba małoletnia, nie wiem, jakie Państwo macie progi zapisu, powiedzmy, że już zostańmy przy tym 18, no to wtedy wyraźny komunikat, że musi wprowadzić te dane opiekun prawny lub rodzic, który potwierdzi. Tak byłoby najlepiej i wtedy po prostu checkboxy, gdzie coś oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, zaakceptowałem regulamin biblioteki. Taki zapis jak najbardziej jest wiążący. Żaden przepis, w szczególności ustawa o bibliotekach, nie nakazuje, żeby zapis do biblioteki był w formie pisemnej. Po prostu takie jest przyzwyczajenie, tak jest najłatwiej. Wiemy też, że no teoretycznie może łatwiej dochodzić roszczeń, czy ja wiem, w dzisiejszych czasach w zasadzie nie ma problemu także w dochodzeniu roszczeń, czyli także w indykacji w przypadku elektronicznego zapisu. Jak potwierdzić ten fakt, jeżeli korzystamy ze Skype'a? Ja za bardzo rozumiem, jak może zapis do biblioteki odbywać się przez Skype, czyli tak jakby ktoś na żywo z Państwem rozmawia. Można, proszę Państwa, zrobić na przykład, skorzystać z formy dokumentowej. Kodeks cywilny przewiduje możliwość oświadczenia woli w tak zwanej formie dokumentowej, czyli na przykład, gdyby to był Skype, to można byłoby nagrać za zgodą tej osoby, tak, tutaj podanie danych pod zaakceptowanie regulaminu, ale moglibyście Państwo także na przykład wysłać regulamin i kartę zapisu komuś mailem, ten ktoś Państwu by odesłał dokument wordowski, wcale nie podpisany, to nie musi być skan, zwykły dokument po prostu uzupełniony, tutaj warto zachęcić, żeby zabezpieczył hasłem, tak, żeby czuł się bezpiecznie, żeby minimalizować ryzyko i po prostu w treści maila oświadczyłby, że dane podane w formularzu są prawdziwe i akceptuje regulamin biblioteki. I taka forma, tak zwana forma dokumentowa, od niedawna funkcjonująca w naszym systemie prawnym, przewidziana właśnie kodeksem cywilnym, jest wiążąca i wystarczająca. Moim zdaniem istotne byłoby to, żebyście Państwo wprowadzili jednolitą formę zapisu, czyli albo formularz na stronie, albo w przypadku Skype'a właśnie za zgodą nagrywania, chociaż dla mnie to jest problematyczne, bo to są koszty przechowywania, odnajdywania tych nagrań. Trzecia forma właśnie taka dokumentarna, dokumentowa w postaci wiadomości e-mail. Szczerze mówiąc, ten ktoś mógłby też listem do Państwa przysłać. To też nie byłby problem. Wydrukować w domu, podpisać, przysłać czy wrzucić do skrzynki. Równie wiążące. Każda z tych form jest jak najbardziej akceptowalna. Wyświetlam w takim razie kolejne pytanie. Czy pracownik na kwarantannie świadczący pracę ma wynagrodzenie 100%? Pani Moniko, nie odpowiem Pani na to pytanie, bo to jest pytanie z zakresu kodeksu pracy i nie chcę tutaj skłamać. Będzie to pewnie zależało od tego, czy ten ktoś ma zwolnienie lekarskie, czy nie.
Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie znam przepisów kodeksu pracy, nie wiem na jaki, nie znam przepisów o ustawy dotyczącej świadczeń społecznych, ubezpieczenia społecznego w takim zakresie, żeby powiedzieć, jak wygląda kwestia wypłaty składek, więc na to pytanie nie odpowiem. To wykracza poza zakres moich kompetencji. Na pewno może świadczyć pracę zdalną. Bardzo dziękuję. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Nie wyświetlam w związku z tym jeszcze jednego pytania, które dotyczy tego samego tematu. Natomiast zadam pytanie pana Marka ponownie. Czy myślała pani o wydaniu dodatku do kodeksu dla biotyk, który poruszałby właśnie pracę biotyk w czasie COVID? Panie Marku, powiem tak. Łukasz Wojciechowski, który razem ze mną współredagował kodeks, wydał książkę, która jest dostępna i można ją pobrać, i tam jest cały opis tego, jak działać odnośnie COVID. Natomiast nie mam nic przeciwko, żeby dla Państwa coś takiego napisać. Zastanawiam się, bo tak, będziemy tutaj mieli pewne pytania, które będziemy razem z Labibem opracowywać. My się już trochę znamy, wiem, że Pan jest bardzo aktywny w dziedzinie ochrony danych. Jeżeli ma Pan pomysł na to, jak coś takiego powinno wyglądać, to czemu nie? Ostatnie najbliższe 2 tygodnie mam trochę pracowite, ale myślę, że w grudniu mogłabym usiąść i na przykład coś dla Państwa opublikować. Jeżeli będę w stanie pomóc, a Państwo wiecie, że staram się Państwu pomagać i publikuję dużo treści, które możecie Państwo bezpłatnie na licencji Creative Commons pobierać, jak najbardziej. Więc jak Państwo macie pomysł, jeżeli wiecie, czego potrzebujecie, dajcie znać. Oczywiście, jak najbardziej. Nie myślałam właśnie, pomyślę. Bardzo dziękuję. Ja widzę, że na czacie nie pojawiają się kolejne pytania. Pojawiło się pytanie techniczne, czy nagranie z tego webinarium będzie. Oczywiście będzie, tak jak wspomniałam na samym początku. Każde nasze webinaria Labibowe są nagrywane i w ciągu kilku dni udostępnimy je na playliście z webinariami na kanale YouTube, a oczywiście na labib.pl umieścimy artykuł z linkiem do tego nagrania. Jeżeli nie mają Państwo więcej pytań, to wierzę, że te pytania mogą się jeszcze narodzić. Tak jak wspomniała Pani Sylwia, zadeklarowała też gotowość odpowiedzenia na te pytania, z którymi do tej pory spotykała się najczęściej. W związku z tym taki dodatkowy materiał zamieścimy również w tym artykule, o którym przed chwilą wspomniałam, w którym będzie link do nagrania. Pani Sylwio, bardzo dziękuję za dzisiejsze webinarium. Państwu dziękuję za aktywność i przypominam na koniec, że to nie jest ostatnie spotkanie z panią Sylwią w tym miesiącu, ponieważ mamy miesiąc ochrony danych osobowych, a temat jest szeroki i głęboki. W związku z tym zapraszam Państwa na kolejne webinarium, które odbędzie się 27 listopada o godzinie 11. Link rejestracyjny do tego webinarium znajdą Państwo na portalu Labib. Zachęcam do rejestracji i zachęcam oczywiście jednocześnie do przekazywania informacji o tym webinarium wszystkim osobom, które mogą być nim zainteresowane. Z Państwem się serdecznie już żegnam, życząc zdrowia i udanego weekendu przy okazji. Pani Sylwio, bardzo dziękuję i do zobaczenia pod koniec miesiąca. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za aktywny udział, pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Miłego dnia, miłego weekendu. Do widzenia. Do widzenia.